Siema, siema widzu, witam cię. Dużo dziwnych rzeczy się dzieje. W sumie to jedna, ale to bardzo dziwna. Jest wiele niedopowiedzeń z tą jedną rzeczą, czyli chłopak Natsu. Chłopak Natsu były, prawdopodobnie nie, wypuścił piosenkę o Natsu. Wiecie, i tu byście sobie pomyśleli, a kurde, dobra, kolejny chłopak, który nagrał se, o, zdradziła mnie dziewczyna. Opuściła mnie dziewczyna, zerwaliśmy z dziewczyną, coś typu Edzio Rap. Ale nie, tutaj sytuacja jest o wiele dziwniejsza. Bo swoją drogą, wiecie, dopiero co założyli spółkę wraz z Natsu, to całe Natsu World, co dalej nie wypaliło w sumie, w sensie nie wypaliło, jeszcze się nie wypuściło oficjalnie i dalej nie wiemy, o co tam będzie chodzić. No i tam on w tej spółce jest wpisany i bodajże chyba ma podobne udziały jak Natsu, nie, chyba troszeczkę mniejsze. No i ona tutaj dość, że go ukrywa już od dłuższego czasu, to dodatkowo jeszcze, wiecie, śpiewa otwarcie, że nie ma chłopaka, jeszcze tutaj on nagrywa, że zerwali. To jeszcze by było takie, no okej, okay, do zrozumienia. Otworzę ich spółkę, mieli plany, ale coś nie wypaliło. Ale od kiedy? Od kiedy jak się zrywa z jakąś dziewczyną, to się robi teledysk w jej domu, to po pierwsze. A po drugie, czy to nie jest troszeczkę dziwne, że wiecie, rodzina Natsu, czyli Team X, promuje w taki bardzo dziwny sposób tą piosenkę? Jak była sytuacja z Lexiem, to nikt się nie odzywał i wszyscy czekali na to, co powie agencja, co z tym zrobić, bo może to zaszkodzić. A tutaj Ino wypuściła się piosenka, to po 40 minutach już od razu Czaro Nikiel dał, co jest, jakby wiecie, był zdziwiony, że wow, nie spodziewałem się tego, chłopak Natsu piosenkę wypuścił, oh my god, i jeszcze dał linka na dole do YouTube'a, nie? Więc dosłownie promuje to. Tak samo Monika Kociołek po prostu wrzuciła, wiecie, gdzie widać, że ona zostawiła lajka i że chłopak Natsu wrzucił piosenkę, więc już mi tutaj coś bardzo, ale to bardzo śmierdzi, bo jest to piosenka o zerwaniu, że oni już zerwali i w ogóle, że nie są razem, a tutaj każdy promuje to. Natsu na story odpowiedziała na to, bo pomimo tego, że ludzie mieli dużo zapytajników w głowie, to ona odpowiedziała i zdementowała wszystko, pisząc: nie zrobiłam żadnego skoku marketingowego, XD, nic o tym nie wiedziałam. Jak ktoś na pewno nie wiedziała o tym, że chłop nagrywa teledysk, pewnie leciała ta piosenka bardzo głośno w ich domu, no na pewno ktoś jej by powiedział, tak? Czy to kurde sprzątaczka, czy ktokolwiek. I jeszcze, i skąd się wam wzięło w ogóle pojęcie przy tym skok marketingowy XDD? No nie wiem, może dlatego, że Czaro NBA to promował? Może dlatego, że Monika Kociołek to promuje? Może dlatego, że to było nagrywane, kurde, w twoim domu? I może dlatego, że twój projekt będzie za niedługo, a na końcu tej piosenki mamy zapowiedź tego, że coś 22, coś tam, kiedyś tam się stanie. Całe piosenki jeszcze nie przesłuchałem, ogólnie jestem negatywnie nastawiony, dlatego, że poprzednie piosenki tego chłopaka Natsu, byłego chłopaka Natsu, czyli Lil Primi, bo tak się kiedyś nazywał, jego rap, twórczość, cokolwiek to było, to była tragedia, tak szczerze mówiąc, więc nie spodziewam się, że nagle zrobił jakiś wielki glow-up, ale jeżeli zrobił, to będę bił brawa. A najbardziej mi w tym wszystkim śmierdzi to, że w komentarzach Nitro, który dopiero co nagrał piosenkę z Natsu i raczej jest na dobrych relacjach z Natsu, nagle mówi, że super piosenka i w ogóle, no patrzcie na ten komentarz. No, czy to jest w stylu Nitra? No nie. Chłop nawet kurtkę od Nitra specjalnie ukradł, żeby się bardziej, nie wiem, przypodobać Natsu z powrotem czy coś. No ale jak widzimy, tam w tle mamy Team X. Why won't you save me? Dałem ci niebo na dłoni, dziś już go nie chcesz brać. Nie widziałem twoich łez i agonii, ja sły w parze za tobą cały czas. Powinienem był to dostrzec, miałem do ciebie nieskończony dostęp. Co to jest za styluwa w ogóle na Quebo na Fide? No chłop tu ewidentnie jak Quebo na Fide wygląda, 1:1. Po lewej mamy wannabe Natsu, a po prawej mamy wannabe Quebo na Fide. No ale, no póki co da się to słuchać, tak? Jest okej. Tym bardziej w porównaniu do tych piosenek Lil Prima całego, no to ta jego odsłona jest o wiele lepsza. Kody, hasła, autoryzacja. Wiedziała, kto był jej jebanym hostem. Znalazłem cię na dnie, wychrobiałaś się na śmierć. Chciałem uratować cię. I co, że to jest piosenka, która się podoba Nitrowi? Jakoś sobie to nie wyobrażam. W sensie, mi się podoba, ale no nie wiem, no to mnie akurat zdziwiło bardzo. Przecież chłop tu brzmi jak Sobel, nie? A no, Nitro jest chyba jednym z naczelnych hejterów Sobla. Dając ci życie jak sen, kurwy zazdrości tu stają na most. Gdyby razem pierwszy stocha na sto, kochaliśmy się co dzień, całą noc. Nie zatrzymałem się przez jakieś...
nosem muszę pojechać dalej. No brzmi to dosłownie jak taka typowa piosenka od jakiegoś bardziej profesjonalnego rapera, więc tu nie ma do czego się przyczepić, naprawdę jest to okej, jest to słuchalne, tylko dalej nie wyobrażam sobie Nitra, który to słucha i mówi, że to jest okej, dlatego to mi tak śmierdzi. Nie chciałaś willi, ja chciałem to nowe stradale, ty chciałaś tych szaleństw jak w tym karnawale, a nawet Sylwestra nie planowałem nam już razem. Dziś czuję odrazę do tego, co czułem, robiłem, jak gnałem. Poświęcałem dziś dla jutra wiecznej chwale, a w tym wszystkim cię zaniedbałem. Strasznie mnie, w sensie no fajna jest ta piosenka, tekst też jest fajny, jakby serio zerwali, ja bym w to uwierzył, gdyby nie te wszystkie inne czynniki, które powodują, że śmierdzi mi to z daleka, jakimś dosłownie marketingowym tutaj, wiecie, o, rozpromujmy Nuts World, o, wrócimy do siebie, taka piękna miłość. Czeka na to cała Polska, większa oglądalność niż ta ekipa i Polsat. W skarbie proszę Bogam zostań, chcesz wymienić Boga na randomowe. Dlaczego nosi maskę? Pewnie się jej wstydzi przez te przypałowe akcje. No tu na przykład nie rozumiem, o kim gada. W sensie na początku to było: o Jezus, ja byłem taki kochany, dla ciebie to moja wina, oj, zerwaliśmy. A tutaj mamy beat change, mamy bardziej disy na Natsu, tak? I jest, że jakiś nowy chłopak jest, który nosi maskę, że o kogo tu chodzi. Bo jedyne, kto mi przychodzi do głowy, to on, bo on ma maskę założoną przez cały teledysk, o to chodzi? Szkrabie, kocham cię najbardziej i zbawię ten świat. Chociaż płonie jako zdrajdę. Powiedz, jak trzeba być pojebanym, by przez swoje mroczne fazy wyrzucać największe plany i wasz wspólny czas do śmieci. Dlaczego gdy masz penisa, to musisz się nim popisać i myśleć o tych napisach, które zostawisz markerem na jakieś inne pośladka. Brzydzi mnie ilość agresji, chcieliśmy mieć czwórkę dzieci, które przewiezie nasz Maybach. Razem polecisz na Marsa, ty z dubielem na nartach. A ty z dubielem na nartach, no to mi się też podobało, ale... Generalnie druga część o wiele lepiej się słucha niż ta pierwsza, nie? Bo ta pierwsza to było takie, nie wiem, skomlanie trochę, nie? A tutaj mamy jednak tą agresję, jakieś emocje. Tam też były emocje, a tutaj takie lepsze. Chciałem wziąć się w Himalaje, na K2 i na Hawaje. Pośladki zadrapane, a w dosami krwi chowanie. Kochanie, dla ciebie popełniłbym wiele zbrodni, najgorsze z przestępstw. Ty nie romantyk, seko to zwykły gość na mieście. Ale bardzo lubię tworzyć wpływa na Fido i mam nadzieję, że i on polubi moją. No nie wiem, czy polubi twoją, biorąc pod uwagę, że jesteś taką minikopią tego Quebo na Fide, no nie oszukujmy się, tak? W razie czego wjadę parę pięter wyżej i pogadam z jego kumplem, co miał wygrać Ballon d'Or. Yeah, myślałeś, że to koniec? Skończę gdzie zacząłem, czyli w matki zdromie. Tyle, że nie mojej. Mamo, kocham cię, nie bój się o paranoję. W mojej głowie biją się ciągle Pan Bóg ze mną. Nigdy nie dbałem i nigdy nie chlałem, co nie? W sumie może raz. Na tydzień po moim zgonie. O, a dopiero co nawiązywałem do Sobla, ale w sumie bez kitu ta pierwsza jego część była bardzo podobna do Sobla. Ogólnie to jak widzicie Shreka czy coś, to przez to, że są tam rzeczy, które YouTube nie lubi. Wiecie, o co chodzi? To się nazywa zazdrość, moja psychika to Sambo. Wiesz, nie walczę z nią jak Rambo, ale twardo, tak jak Stallone. Albo wiem, nagram w końcu jakieś mocne wersy. Modlę się za ciebie, jeśli masz to za majstersztyk. Nawet nie szach, ematę w maju następno. Powiem, jak w raju żyłem, po więciach królewny mojej słynnej Ewki, bogini na wieki, której biją wieki. Będę chronił na zawsze, suko, jestem diabłem. Poznajecie Alfę. Fajnie! To się nazywa zazdrość. Tu nawet nie ma co, nie ma gdzie przerywać, naprawdę dobra piosenka, słuchałbym, ale bardzo mnie niepokoi to, co ona powstała, nie? Bo jeżeli on chce już trzeci raz próbować z karierą raperską i tym razem, no, dobrze mu wychodzi, ale będzie znany z tego, że na początku udawał, że nie jest chłopakiem Natsu, no to tak trochę... dziwnie. Generalnie piosence bym dał takie 8,5 na 10, nie 9, kuźwa, idioto. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie i zobaczymy, co tego 22.02 o 22.22 będzie ciekawego. Bo jak Natsu już swój projekt Natsu World zaczyna z takim, że tak to powiem, rozgłosem i takimi kontrowersjami, to może to być naprawdę ciekawe, przynajmniej dla mnie, bo będzie wiele dram. Ty za to, widzu, będziesz miał dramę ze mną, jeżeli lajka i suba nie zostawiłeś jeszcze, i się z tobą żegnam. Miłego dnia ci życzę. Na razie.
razie. W ogóle, jak mogliście zauważyć, mój głos był trochę inny w tym filmie, dlatego że Mandzio mi polecił chyba z pół roku temu Interfejs, który był podobno bardzo dobry. No i z tego podłączyłem, wszystko było super, tylko przerywało mi coś, kurde, ten monitor lewy, nie? I ja myślałem, że to przez komputer, bo wiecie, no w podobnym czasie komputer wymieniłem co interfejs, więc sądziłem, że to wina komputera. I sobie myślę, a pewnie płyta główna prędzej czy później wymienię, no dobra. Potem stwierdziłem, dobra, coraz częściej to się dzieje, bo jak ruszałem biurkiem, to się, kurde, odłączał interfejs. Odłączał się monitor lewy. Dlatego wymieniłem płytę główną, się okazało, że dalej to się dzieje, że monitor lewy się wyłącza. No to wymieniłem kable od monitora, wiem, że i tak powinienem odwrotnie zrobić, ale mniejsza. Wymieniłem kable od monitora i dalej, kuźwa, to się działo. Dlatego się okazało, że to interfejs był, nie? Bo teraz zmieniłem interfejs i jest okej. Okay. Więc Mandzio chciał na mnie jakiś zamach zrobić, a ja nie do końca potrafię ten nowy skonfigurować, więc prawdopodobnie mój głos był troszeczkę inny. No i w sumie tyle chciałem wam powiedzieć. Na razie.